Witam. Chciałem wam powiedzieć o zdarzeniu, które miało miejsce w sobotę. Kilka dni wcześniej byliśmy, to znaczy prawie tak w sobotę. A no to dokładnie, tydzień wcześniej. Byliśmy w Obory koło Torunia na jednodniowych rekolekcjach. Tam bolały mnie plecy, już wcześniej mi bolały plecy. Modlono się nad moimi plecami, między innymi w grupie tam czteroosobowej, nas było czterech. Poczułem ulgę, ale po jakimś czasie wróciły ten ból. Okazało się, że rzeczywiście doskwiera dalej i tak sobie pomyślałem, że ten zły po prostu pokazuje, że to nie działa, nie? Ta modlitwa to nie działa, ty sobie daj spokój i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że ja często gdzieś tutaj przekazuję i ewangelizuję wiarę, w której wzrastam i mówię tak, są dwie wersje. Albo ja się nie oddałem tak, jak powinienem, albo rzeczywiście po prostu jest jeszcze jest jeszcze inna jakaś myśl, albo i ten zły pokazuje, że to nie działa. No to co, tak naprawdę wrzucałem trochę winę na siebie, mówię, będę chciał, żeby powtórzyć tą modlitwę, przyjdzie ten czas, no ale w takich przypadkach nie myślę, oddaję to Bogu i po prostu czekam na tą chwilę. Tydzień później pojechaliśmy, to znaczy teraz mówię o piątku, sobotę, pojechaliśmy też z Bożą rodziną, taką fajnie, do Charzykowa nad jezioro. I ten ból mi tak doskwierał, to miałem pod łopatką taki ból, ale taki jakby po prostu ktoś przycisnął i przez cały czas trzymał non-stop taki ból, nie? Nie odpuszczało, nie? Jak mówiłem, Jezu, ty się tym zajmij, to odpuszczało. I tak co chwilę, nie? I nawrót. Nie wiem, co ja takiego złego robię, nie? Ale mówię, dobra, to może rzeczywiście modlitwa. No ale jak to gdzieś na wakacjach, a to jedna sprawa, druga, trzecia, mieliśmy tam w sumie dwójkę dzieci, nasze córki, Nicole, Lenę, Oskar, Damian, ich rodzice, no Litka. Nie, tak naprawdę w którymś momencie, to już była sobota wieczór, już mi tak przyciskało i mówię, tak, mam to zrobić, nie, a ten ból taka szpila i mi tak wchodzi i mówię, ja mówię, wiecie co, mam prośbę do was, ja mówię, mógłbym was prosić o modlitwę, byśmy poszli do góry i byście się pomodlili nad moimi plecami, bo już mnie tak bolą, że bardzo bym tego prosił. Wziąłem Nicole, Lena to już jest tam po kilku modlitwach, tak, ona z chęcią od razu poszła, Oskar, który pierwszy raz to robił, widział raz, jak to u nas robiliśmy nad jego tatą i to pomogło. No i Oskara, Damian, który i ma pełno świadectw Bożej obecności. Wierzy w to bardzo. Taki jest naprawdę godny naśladowania chłopak. Nicola, która tak po prostu dotyka jedną ręką, boi się drugą dotknąć. No już dziewczyny, no to wiadomo. No i poszliśmy do góry i uklękłem. I mówię, oddaję ci ten mój ból, te moje plecy. Proszę, zajmij się tym. Dziewczyny Damian i Litka i Monika zaczęły po prostu mówić swoimi słowami, zaczęły się modlić, tak? Wyobraźcie sobie, no to było 4, 5, 6 osób i te 6 osób, jak na mnie położyły rękę, to po prostu poczułem wielki ciężar, taki jakby mnie wszyscy gnietli w dół na plecach. I gorąco, po prostu ta 3/4 plecu było gorąco, a Lenka dotykała te miejsce i tylko ruszała rączką, góra, dół, i tam czułem, jakby mi ktoś lodówkę otworzył i taki chłód, nie? No i wiedziałem, że to działa, bo ja tak już byłem przy modlitwach i też różno doznaję, ale tutaj po prostu czułem tak po sobie, nie? Czułem mocno. Oczywiście to zadziałało, no bo jakby inaczej, jak wierzymy, to działa. I chwała Panu. Także mieliśmy fajne świadectwo. Ja później zrozumiałem, że miałem w ramach ewangelizacji, muszę o tym mówić, muszę prosić, muszę dawać możliwość doświadczenia, w szczególności tym dzieciom, bo one mają największą moc, one mają mało grzechów, mają możliwość też się wykazania i dla nich jest utwierdzeniem tego, że to działa. Ból odszedł. Już mnie ta łopatka wcale nie boli. Ucieszyłem się. Poszliśmy do kościoła w niedzielę następnego dnia.